Kiedy pacjent pierwszy raz przychodzi na wizytę, trafia na konsultację do pani doktor albo do mnie. Z reguły ta wizyta konsultacyjna jest rozszerzona o badanie tomografią komputerową, czyli jest to wywiad, jest to badanie wewnątrzustne i tomografia komputerowa. Te trzy czynniki, te trzy badania złożone razem w całość pozwalają nam stworzyć wspólnie, bardzo często, plan leczenia. Pani doktor teraz bardzo dokładnie opowie o kolejnych etapach leczenia, bo to jest niezwykle istotne. Nie można zbudować domu od dachu, czyli nie możemy zrobić korony na niewyczyszczonym zębie. Prawda? Prawda. Czyli zaczynamy od... Tak, czyli zaczynamy od zębów, które są do leczenia kanałowego, które widzimy, że wymagają tego. Tym zajmuję się ja. Po takim leczeniu kanałowym ząb trzeba odbudować. Natomiast po odbudowie zastanawiamy się, co będzie najlepszym rozwiązaniem dla pacjenta, jakie rozwiązanie protetyczne. Chyba że pacjent wcześniej wymaga jeszcze leczenia ortodontycznego. Tak. Bo tak też często się zdarza. Ale przyznasz mi, że pacjent, który jest zakwalifikowany do leczenia ortodontycznego, musi być wyleczony. Tak. Czyli nie ma mowy o próchnicach, nie ma mowy o niedoleczonych endo. Tak. Zęby muszą być zdrowe i pacjent musi być wyleczony. Tak. Co z higienizacją w takim razie? Kiedy? Po? Przed? Higienizacja? Przed. Przed, czyli oczywiście zanim zaczniemy jakiekolwiek wiercenie, musimy wyczyścić pacjenta. Wypiaskować, bo przecież to przyjemność pracowanie w czyściutkim ząbku. Prawda? A próchnicę? Próchnicę leczymy też przed ewentualnym leczeniem ortodontycznym. Zakładając wypełnienia, bądź też szukając innych rozwiązań pośrednich, na przykład jak nakłady. I tutaj w tym pani doktor jest naprawdę świetna. To muszę przyznać. I w ten oto sposób mamy plan leczenia. Często pacjent, który jest w ten sposób skonsultowany, zaakceptował ten plan leczenia, bo pacjent musi zawsze zaakceptować plan leczenia. On musi wiedzieć, co będziemy robić. Najlepiej na każdej wizycie. To jest prowadzony przez panią doktor i przeze mnie. Jeszcze raz tylko przypomnę, że pani doktor doskonałe leczenia kanałowe i próchnicę. Ona to lubi. A nie wspomnieliśmy jeszcze o implantach. Tak. I o twoim koniku. Tak, tak. Tak, to fakt. Implanty, czyli chirurgia i protetyka, to tak naprawdę są rzeczy, które najbardziej lubię. Zaprojektować dla pacjenta uśmiech, następnie go wykonać. To jest rzecz, która mnie bardzo cieszy. Tu wchodzimy w obręb zabiegów chirurgicznych, które wymagają specjalnego przygotowania, ale dzisiejsza implantologia to są zabiegi, które są bardzo przewidywalne. Przecież nie możemy robić zabiegów, które mają 50% powodzenia. To jest za mało. My chcemy mieć tego powodzenia najlepiej 100%. Oczywiście nigdy nie ma 100% powodzenia udanego zabiegu, ale chcemy być jak najlepsi. Dlatego innowacyjny sprzęt, dlatego w endodoncji. Dzisiaj już nie ma endodoncji bez mikroskopu, prawda? Tak, w endodoncji powiększenie, mikroskop. Nie tylko w endodoncji. W chirurgii też czasami się przydaje. Tak. Ale przy odbudowach też, przy protetyce też, także w każdej działce tak naprawdę. Pamiętam, jak kupowaliśmy te lupy, kupowałem je, to powiedziałem, że będę zakładał je do tego, żeby coś sprawdzić, założyć wypełnienie, ale założenie było takie, że nie będę w nich pracował cały czas. Wszystko się zmieniło. Ja już ich nie ściągam. Tak, ja sobie nie wyobrażam pracy bez. Czyli praca w powiększeniu. Bez tych lup nie widzę nic. Nawet nie jestem w stanie przeglądu zrobić. No właśnie, czyli praca w powiększeniu to jest rzecz już oczywista. I konieczna. Tak. No i niech nasi pacjenci cieszą się jak najdłużej pięknymi zębami, które im zrobimy.